Cześć. W ostatnich moich filmach na kanale dominuje rozbieranie ciągnika C330. Aktualnie zajmuję się remontem tego 40-letniego pojazdu. Filmy wlatują. Kolejne będą wlatywać lada chwila. Ale dzisiaj temat zupełnie inny, związany z branżą transportową, typowo branżą transportową, z którą jestem związany właściwie od 16 lat, od 2004 roku, kiedy to trafiłem do wojska i woziłem w nim żywność na jednostce i do jednostki. Potem 8 lat w transporcie międzynarodowym na tak zwanych tirach, a od tej pory jestem spedytorem. Stąd znam branżę od strony, że tak powiem, kierowców, od strony sprzętu, jak również od strony biura. Stąd też jestem w stanie co nieco powiedzieć o różnych stanowiskach pracy pojawiających się w transporcie. Mówiłem o dyspozytorach, spedytorach. Dzisiaj opowiem o zarządcy floty, czyli fleet managerach. Fleet manager, określenie bardziej takie korporacyjne, pojawia się raczej w większej firmie dysponującej, powiedzmy, kilkudziesięcioma ciężarówkami. I czym się taka osoba zajmuje? Pokonam sobie tylko to niezwykłe skrzyżowanie. Już tłumaczę. Osoba taka pilnuje, dba o to, aby pojazdy były sprawne. W razie jakiejś tam awarii, szkód czy coś, usuwać wszelkie popsucia, że tak powiem. Ale może zajmować się jeszcze innymi rzeczami, o których będę mówił. A więc, aby pojazd był sprawny, trzeba przygotować wszystkie dokumenty, czyli przegląd, badanie techniczne, ubezpieczenie, licencje, wszelkie papiery, które powinny się znaleźć w ciężarówce. Bardzo często właśnie taka osoba, fleet manager, przygotowuje, może mieć też pod sobą, że tak powiem, jakichś pracowników, w zależności od struktury i wielkości firmy. A więc wszystkie papiery gdzieś tam prezentowałem w jednym ze swoich filmów, jakie dokumenty powinny się znaleźć w teczce, w ciężarówce. A fleet manager właśnie taką teczkę ma zadanie przygotować, żeby wszystkie papiery były w porządku, żeby wszystko się zgadzało. W związku z przeglądem technicznym automatycznie, wiadomo, trzeba ten przegląd zrobić, trzeba się wbić gdzieś w termin, gdy ciężarówka się pojawia na bazie bądź w miejscu, gdzie tam serwisujemy te swoje pojazdy. A więc fleet manager musi współpracować ze spedycją, z dyspozytorami, żeby ten termin, że tak powiem, namierzyć. Są firmy, w których ciężarówki pokonują bardzo dużo kilometrów. Leasingi przykładowo, są firmy, znam takie firmy, co leasingi biorą na 3 lata i w 3 lata robią 700 tysięcy kilometrów. Więc myślę, że nie jest łatwo znaleźć termin, a czas goni, na pewno goni. Więc trzeba się uwijać z tymi serwisami, z tymi naprawami, przeglądami okresowymi i tak dalej. Zwłaszcza jeśli to są nowe pojazdy, gdzie jest warunkiem serwisowanie, aby utrzymać tą gwarancję jakąś tam. Bardzo często pojazdy są na kontraktach serwisowych, zwłaszcza właśnie te nowe. Wtedy troszeczkę fleet manager ma łatwiej, gdyż kontrakt serwisowy polega na tym, że płacimy określoną kwotę na miesiąc z góry.
i mamy załatwioną, że tak powiem, obsługę. Staje ciężarówka, powiedzmy, w polu i dzwonimy tylko do firmy, z którą mamy kontrakt serwisowy, powiedzmy jest to DAF czy tam Volvo, i podajemy pozycję, mniej więcej co się stało, i resztę załatwia, można powiedzieć, już ten serwis. Oni właściwie też już bardzo często mają pozycję, bo oni mają wgląd do swojego systemu GPS. Namierzają ciężarówkę i sami załatwiają naprawę, powiedzmy, gdzieś tam w środku Francji. Nas proszą tylko o gwarancję płatności, potwierdzenie gwarancji płatności. Mniej więcej określają, ile ta naprawa może kosztować. Powiedzmy 3000 euro, my musimy klepnąć, że zgadzamy się, i już oni wszystko załatwiają, nic nas nie interesuje, można powiedzieć. Dlatego Fleet ma troszkę łatwiej wtedy, jak ma kontrakt serwisowy. Kolejną rzeczą, którą może się zajmować, to likwidacja szkód. To jest dosyć absorbujący temat, gdyż trzeba zgromadzić całą dokumentację do szkody, protokoły, zdjęcia, umówić się z rzeczoznawcą, załatwić w ogóle pojazd, żeby się znalazł gdzieś tam, gdzie ten rzeczoznawca może dojechać, umówić serwis, załatwić części, jeśli załatwia sam części oczywiście, bo jeśli nie załatwia części, tylko po prostu wszystko odbywa się, to na serwisie takim ASO, powiedzmy, no to na oryginalnych częściach, no to nic, że tak powiem, go nie interesuje w tym przypadku. Aczkolwiek likwidacja szkód jest dosyć czasochłonna i może Fleet Manager się tym zajmować. Oczywiście wszystko zależy od tego, ile ma tych pojazdów pod sobą, bo jeśli Audi jest, powiedzmy, za dużo, dużo w firmie, no to jest oczywiste, że sam sobie nie poradzi. Taką firmę, powiedzmy, gdzie jest 100 ciężarówek, no na pewno jedna osoba nie ogarnie tego wszystkiego. Będzie potrzebna kolejna osoba, zatrudnić przedsiębiorca będzie musiał kolejną osobę. Kolejna rzecz, rozliczenie paliwa, rozliczenie efektywności jazdy. Bardzo często teraz ciężarówki mają swoje programy. To są asystenci, tak zwani asystenci kierowców, którzy... Komputery, oczywiście komputerowy asystent kierowcy, który podlicza styl jazdy kierowcy i wystawia mu ogólną ocenę, aczkolwiek wszystko jest na monitorze, trzeba to jakoś skatalogować sobie, trzeba to wyszczególnić, no i przekazać tam, powiedzmy, nie wiem, do dyrektora, czy tam jeszcze do jakiejś osoby, która zajmuje się premiowaniem kierowców. Bardzo często właśnie kierowcy mają premię jakąś tam za tą efektywną, ekologiczną jazdę. Tak zwane słupki, różnie tam mówią, w zależności jaki to ten program mamy. W każdym razie taka osoba również może taką dokumentację prowadzić, dlatego ważne jest, aby posiadać jakąś tam podstawową znajomość pakietu Office, żeby sobie zrobić jakiś arkusz kalkulacyjny, no i te dane skatalogować, zgromadzić, wiadomo, przygotować. Więc jakieś tam podstawową obsługę komputera Fleet Manager oczywiście musi mieć, żeby sobie poradzić z tym wszystkim. Poradzić również ze skatalogowaniem tych wszystkich terminów, badań i tak dalej. To wszystko musi wiedzieć, musi mieć pod kontrolą. Paliwko, rozliczanie paliwa, karty paliwowe również może się tym zajmować, aczkolwiek niekoniecznie. Osoba taka dobrze, aby znała się na częściach samochodowych, żeby wiedziała, co zamówić, żeby wiedziała, co się zepsuło. Jak auto przyjedzie przykładowo na bazę, oglądnie sobie go, przejdzie z każdej strony, popatrzy, wiedzieć, co zamówić, jakie części. Bardzo dobrze, aby miała jakieś kontakty już do dealerów części,
wiedzieć, gdzie jest taniej, gdzie drożej, gdzie części są w miarę dobre, które części są dobre, a które są średniej jakości, bo różnie się naprawia ciężarówki. Czasem się ciężarówkę naprawia częściami budżetowymi, najtańszymi, a czasem się naprawia no, oryginalnymi, no wiadomo, nie? Wszystko zależy tam od tego, jak ta firma sobie funkcjonuje i ile te pojazdy inwestuje. Także wiadomo, znajomość części, taki fleet jednak musi ogarniać. Dobrze też, aby jakieś tam znajomości miał na serwisie, gdzieś tam już wcześniej współpracował, przykładowo jeśli pracowaliśmy nawet na serwisie jakiejś, powiedzmy tam Scani, no to myślę, że jak najbardziej taka osoba jest doświadczona, może mieć już właśnie kontakty na takim serwisie, bo to jest jednak istotne, aby ten termin nam pasował jak najbardziej, żeby ta ciężarówka nie stała, nie zajmowała czasu, nie zabierała czasu, tylko żeby się koła kręciły, bo w przypadku właśnie, gdy pojazdy robią bardzo dużo kilometrów, no to 2-3 dni to jest bardzo duża strata. Także znajomość serwisów i ludzi na serwisie, bo to często się odbywa tak, że się po prostu przychodzi, cześć, cześć, słuchaj, mam tu do zrobienia to i to, kiedy mogę wstawić auto. No i właśnie tu jest kwestia tego, aby to ładnie zatrybiło, nie? Dobra, co tam dalej? Ogólnie, jak już wcześniej wspomniałem, można powiedzieć, że fleet zajmuje się przygotowaniem całej ciężarówki, no i usuwaniem również szkód, awarii i tak dalej. Fleet manager to jest takie pojęcie korporacyjne, a w małej firmie, powiedzmy 5 ciężarówek, to powiedzmy fleet managerem będzie Józek, który pracuje na warsztacie i jak przyjeżdżamy z trasy, popsuło się coś tam, to idziemy wtedy do Józka, Józek ci naprawi, Józek ci wymieni, Józek ci załatwi i tak dalej, także Józek jest wtedy fleet managerem. A w przypadku przykładowo firmy, gdzie są dwie ciężarówki, fleet managerem pewnie będzie szef, pewnie będzie przedsiębiorca. Bardzo często jest tak, że właśnie w takich małych firmach to jednym kierowcą jest szef, zatrudnia sobie jeszcze jakiegoś tam jednego kierowcę i sam wszystko ogarnia, gdyż no nie ma tego aż tak znowu wiele, żeby sobie nie poradził. Wiadomo, kontraktu serwisowego prawdopodobnie nie ma w takim przypadku, choć jeśli to są nowe pojazdy, no to bardzo często i podróżujące w ruchu międzynarodowym, to ten kontrakt serwisowy jednak się kalkuluje, powiedzmy, ale w starszych pojazdach, no to wiadomo, raczej kontraktu serwisowego wtedy nie ma. Jak mamy flotę 2 ciężarówek czy tam 3, kart paliwowych może też nie być, aczkolwiek no, cena paliwa wtedy jest zupełnie inna, więc może się też pojawić, ale reasumując, pracy na pewno jest mniej przy 2 ciężarówkach niż przykładowo przy 15 czy tam 50, nie mówiąc już o 100 czy tam 1000, nie? Bo są firmy, które mają kilka tysięcy ciężarówek, no i wiadomo, tam fleet managerów to może być nawet kilkunastu bądź kilkudziesięciu, podzielonych na oddziały, regiony i tak dalej. Fleet manager w takiej firmie wielkiej, ogromnej, korporacyjnej to może się zajmować na przykład tylko negocjacją stawek z ubezpieczycielami, bo również fleet manager się tym zajmuje, przygotowuje ofertę ubezpieczeń i negocjuje, że tak powiem, korzystną ofertę. Także może tak być, że będziemy pracować w tak wielkiej firmie, że będziemy się zajmować tylko i wyłącznie kontaktem z ubezpieczycielami i załatwianiem korzystnych warunków ubezpieczenia. Wszystko zależy od struktury firmy, wielkości. Także droga otwarta, jeśli ktoś
czuję się, że tak powiem, że ma takie doświadczenie, ma jakieś takie właśnie cechy, ma jakieś tam kontakty i tak dalej, no to jak najbardziej może próbować swoich sił w takim właśnie stanowisku. Co tu więcej, myślę, że to byłoby na tyle. Nigdy fleetem nie byłem, ale znam kilku fleet managerów, także mniej więcej wiem, czym mogą się zajmować. Dlatego też dzielę się z wami takimi informacjami. To tyle, minęła droga do pracy, 20 minut zostało uzupełnione jeszcze, bo można było właśnie to wykorzystać, te 20 minut. Dzień mam pełny, codziennie, każdy jeden dzień pełny, wypełniony po brzegi. I te 20 minut się też wypełniło. Dzięki, że byliście ze mną, nie chciało się wam tego słuchać. Do następnego, cześć!